Przede wszystkim, kiedy otwarcie i co jeszcze zostało do zrobienia? Termin kontraktu jest znany, 29 listopada to jest data, kiedy kończymy kontrakt z wykonawcą. Do zrobienia jeszcze sporo robót na zewnątrz. Akurat w tej chwili stoimy wewnątrz stadionu, gdzie trybuny, cała Niecka jest gotowa. Gotowe są toalety na obu poziomach promenad, także wewnątrz stadionu tych robót już tak dużo nie ma. Są roboty wykończeniowe w pomieszczeniach. No i tak jak powiedziałem na początku, przede wszystkim roboty na zewnątrz stadionu, czyli wykończenie terenu, ułożenie murawy, trawy na wszystkich skarpach, dokończenie robót przy drogach. Większość tych robót była warunkowana terminem zakończenia prac naprawczych przy składach kaskadowych. W związku z tym te prace toczą się w tej chwili. Kiedy pierwszy mecz na Stadionie Narodowym? Pierwszy mecz nie będzie zapewne pierwszym wydarzeniem na Stadionie Narodowym, nie będzie pierwszą imprezą, ale data jego jest znana, to jest 11 lutego, Super Puchar Polski, bardzo ciekawy mecz Wisła-Legia. Patrząc na, tutaj na te galerie i na wnętrze jeszcze stadionu, to troszkę się nie chce wierzyć, że przez 2,5 miesiąca niecałe jesteście w stanie to wszystko, że tak powiem, zebrać do kupy. To jest naprawdę realny termin, ten 29? No trochę mnie pan martwił, bo akurat tu gdzie stoimy to już nie ma nic do zrobienia, tak? Ta robota jest... Ja mówię tutaj o tych wnętrzach, tam gdzie mają być bary i ta cała infrastruktura, tak? Gdzieś wokoło stadionowa. Wszystkie prace wewnątrz i na zewnątrz stadionu muszą się zakończyć 29 listopada. Są pewne obszary, które są obszarami deweloperskimi na stadionie. To są obszary przede wszystkim biur, także nowy lokator, wybrany już przez nas lokator fitness klubu. To są obszary, które będą wykańczane później, ale wszystko to, co jest związane z używaniem stadionu do imprez masowych 29 listopada musi być gotowe. Poniżej nas, dokładnie piętro pod nami, toczą się prace w biznes klubie. Biznes klub musi być skończony do połowy listopada. Po drugiej stronie, tam gdzie są te trzy duże wejścia, jest tak zwana galeria, czyli drugi obszar VIP-owski. Ten obszar też musi być zakończony przed 30 listopada. Wszystkie prace są tak koordynowane, żeby nie wchodzić sobie nawzajem w drogę i zakończyć zakresy. Te, które są objęte kontraktem z generalnym wykonawcą właśnie do końca listopada. Jeszcze jedno słowo o dniu otwartym. 2 października zapraszamy wszystkich chętnych na dzień otwarty. Bardzo ważna dla nas impreza, mam nadzieję, że też ważna dla wszystkich, którzy nas odwiedzą, bo będzie na co patrzeć. W porównaniu do tego, co kibice mogli obejrzeć 24 lipca, to będzie dużo, dużo ciekawiej, ponieważ pokazujemy wewnątrz gotowy stadion z dolną promenadą, na którą będą mogli wejść wszyscy kibice, czyli na ten ciąg komunikacyjny, którym się będą poruszać w przyszłości wszyscy, którzy na stadion przychodzą. Będzie można skorzystać z całej dolnej trybuny. Będziemy pokazywali, jak funkcjonuje zamykany i otwierany dach. Myślę, że to ciekawa sprawa. Notabene otwarcia pierwszego oficjalnego tego dachu dokona zwycięzca naszego konkursu fotograficznego, który już przygotowuje się do tej roli. Będzie pokaz oświetlenia, będzie pokaz nagłośnienia, także wszystko to, co związane z imprezami na stadionie wewnątrz 2 października będziemy starali się pokazać. Bardzo serdecznie zapraszamy między 10 a 20.